8 listopada przypada Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia oraz Gotowania. Został utworzony po to, żeby propagować zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie. My doskonale wiemy, jak jest to ważne. Filozof Edward Feuerbach w XIX wieku mówił, człowiek jest tym, co je. Mu współcześni nie do końca go rozumieli, my rozumiemy go doskonale. Dlatego dzisiaj na zaproszenie pani Magdy, menadżerki, gościmy w restauracji Apteka na Bydgoskim Śródmieściu. Pani Magdo, historia tego miejsca jest niebywała, dlatego że od 1776 roku funkcjonowała w tym miejscu apteka i działalność apteczna zakończyła się dopiero w 1951 roku. Wiem, że Państwo tą tradycję w swojej restauracji, w swojej działalności gastronomicznej kultywujecie. W jaki sposób? My nawiązujemy do tradycji sposobem żywienia, żywności nieprzetworzonej. Używamy formy tradycyjnej przy przygotowaniu wszystkich posiłków dla naszych małych i dużych gości. Czyli rozumiem, że dzisiaj coś ugotujemy. My kształcimy na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej właśnie jak taką zdrową żywność produkować, wytwarzać i jak zdrowo żywić. I dziś będziemy razem gotować z panią Magdą w restauracji Apteka. W Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania szczególnie namawiamy do studiowania na nowym kierunku na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii, a mianowicie na kierunku projektowania żywności nisko przetworzonej. Wszystkich tych, którym blisko sercu leży właśnie zdrowe żywienie. A my jesteśmy w restauracji Apteka. Jak przystało na miejsce, w którym jesteśmy, zaczniemy gotować zgodnie z recepturami, które mamy zapisane na 3 receptach. Pani Magdo, co będziemy dzisiaj przygotowywać? Dziś mamy aromatyczny krem z limonu, pesto i lemoniadę. To co? Zaczynamy. Państwo stosujecie jak najlepszej jakości produkty, kreujecie dania nisko przetworzone. Zaczęliśmy od kremu z pomidorów. Proszę nam coś bliżej powiedzieć. Bazą kremu z pomidorów jest w tym momencie jest woda mineralna, włoszczyzna, jest tradycyjne przyprawy, a mianowicie liść laurowy, wiele angielskie, sól. I smażymy tutaj na patelni cebulę razem z papryką. One zaraz chwileczkę będą zblendowane, dodane będą do bazy, która już znajduje się w pianku, a następnym etapem będą w tym momencie pomidory. Świeże, w całości pomidory, nieprzetworzone, takie w całości, aromatyczne. Pani tutaj już właśnie dodaje. Zaraz będziemy to blendować w ostatecznej formie. No właśnie, nie są to pomidory, które wyjęliśmy z puszki, prawda, czy z jakiegoś słoika, tylko zostały zerwane z krzaka, czy też zakupione u producenta i u Was nisko. Obrane jak najbardziej ze skórki i w tym momencie już jest troszeczkę podsmażone. Tutaj Pani dodaje bazylię suszoną, odrobinę soli. W ostatnim etapie będzie teraz włączony blender. Cudowna bazylia, aromatyczne zioła, które cudownie dają aromat i niepowtarzalny. Właśnie Pani Magdo, Wy przecież słyniecie z tego, że stosujecie bardzo dużo ziół w swojej kuchni i to najlepszej jakości. Może coś na ten temat by nam Pani opowiedziała, co być może dzisiaj będziemy stosować, chociażby przy pesto bazyliowym. Ile tej bazylii trzeba zużyć na jedną porcję takiego pesto? Na jedną małą porcję cudownego, aromatycznego tutaj pesto, to jest przygotowane tutaj, jest sól tutaj, która Pani włożyła. Używamy soli tylko i wyłącznie kurackiej lub himalajskiej. Świeże liście, cudowne, świeżej bazylii. Dodajemy też również koperek. I na taką jedną porcję ile tak musimy zużyć? 200 gram musimy dodać bazylii. Do tego dodajemy 50 gram koperku, ziarna słonecznika i
za chwilę będziemy to... Tutaj mamy już przygotowany już razem nasz cudowny czosnek polski w oliwie, z oliwą. I takie mniej więcej tutaj oczywiście sen, grana panano, cudowny, aromatyczny, pięknie układający się. Ale widzę tutaj również takie piękne kwiaty, które przyciągają moją uwagę. Pani Magdo, do czego one służą? Używamy też, żeby raczyć nie tylko i wyłącznie smakowo, wizualnie. Myślę, że klient je oczami, jemy jedzenie oczami. Bazylia, na przykład dodana z kulkami sera. Pięknie się komponuje na tle właśnie kwiatów. Te kwiaty są jadalne. Mamy przeozdabiane wszystkie nasze tutaj dania właśnie jadalnymi kwiatami. Nasze napoje, jedzenie. I nie tylko i wyłącznie to jest uczta dla smaku, ale też dla wzroku. Czyli to uczta i dla podniebienia, i uczta dla naszego wzroku, co jest bardzo ważne, prawda, przy projektowaniu żywności, przy projektowaniu dań w gastronomii, żeby one miały również ciekawy charakter wizualny, dlatego też zastosowanie kwiatów. Spójrzmy, przecież tu wszystko możemy zjeść, za wyjątkiem oczywiście wykałaczem. Jak najbardziej. Także tu cudownie kwiaty. Czyli teraz tak, tutaj nam już się gotuje. Przechodzimy dalej do miksowania składników na pesto bazyliowe, które wykończy nam później również nasz krem z pomidorów. Pani Magdo, patrzę na naszą receptę dotyczącą pesto i widzę, że wszystkie etapy jego przygotowania są już ukończone. Tak, oczywiście. W tym momencie w ten sposób wygląda taka konsystencja pesto. Prawdziwe, zmiksowane liście bazylii i koperki. Słoneczne. Bez żadnych konserwantów. Nienaturalnych. Szkoda, że nie można tego ująć, jak cudownie, pięknie pachnie. Na to, że no jest to zapach niepowtarzalny. I co robimy dalej? Jakie kolejne etapy naszego gotowania? Następnym etapem, jaki mamy tutaj gotowania... Bo przygotowujemy teraz makaron, prawda? Makaron z pesto. Tak, oczywiście. Następnym etapem jest przesmażenie kurczaka, który wcześniej już był on już obtoczony kurczak. No właśnie, widzę, że on ma trochę inny kolor, więc przypuszczam, że to są pewne składniki. Tak, magiczna kurkuma, jak najbardziej, plus do tego oliwa z oliwek, plus do tego biały pieprz. Jest to tylko i wyłącznie w ten sposób przyrządzone. Teraz będziemy to przesmażali na oliwie z oliwek. Delikatnie się zetknie to mięso i będziemy w tym momencie, następnym etapem to będzie dodawanie do makaronu. Wszystko będzie to zamieszane. Tymczasem tutaj widzę, że w garnku wszystkie składniki wron. Tak, jak najbardziej. Także już jest gotowa zupa. Zaraz będziemy ją blendować i już mamy taki finalny, cudownej, aromatycznej zupę. To będzie nasze pierwsze danie, prawda? Tak, to będzie krem z pomidorów. Krem z pomidorów, cudownie. Czyli widzę, że powoli, Pani Magdo, zbliżamy się do momentu, kiedy to wydamy dwa nasze posiłki, tak? Tak, tak. Pierwsze danie i danie główne. Kurczak nam się już tutaj delikatnie obsmaża na patelni i zaczniemy blendować nasz krem z pomidorów. Oczywiście. Pięknie przyozdobione. Pani Magdo, co zastosowaliście? Zastosowaliśmy tutaj oliwę z oliwek. Zastosowaliśmy też suszone oliwki, sproszkowane.
zastosowaliśmy buraka, kiełki oraz jadalne kwiaty. Wszystkie te elementy ozdobne, one również zawierają wartości odżywcze i składniki prozdrowotne. I warto podkreślić kwiaty jadalne. One są źródłem i witaminy A, witaminy B, witaminy C, również składników mineralnych, jak chociażby wapnia, magnezu, a także związków fenolowych, które mają działanie antyoksydacyjne. Także same zdrowie na talerzu. I pamiętajmy, nie tylko w tym Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania, o tym, że warto gotować zdrowo, warto się zdrowo odżywiać dla naszej zdrowej przyszłości. Zapraszamy na Politechnikę Bydgoską, na Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, na studia z projektowania żywności nisko przetworzonej, a także Pani Magdo. Zapraszamy wszystkich naszych gości serdecznie w nasze progi apteki.